Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Kolejny odcinek przed nami, zapraszam. Zawodnik 2.115. Zobaczymy, jak się ułoży w tym odcinku, zobaczymy, jaki ranking się uda uzyskać. Mamy D5, mamy. W tym założeniu możemy przyjąć, że przeciwnik będzie grał obronę Greenfelda, ale tego pionka tutaj bardzo często odbijam. Dlatego, że z tempem mogę zagrać, jeżeli skoczek by zbił, zagrać E4, jeżeli hetman zbija, no to oczywiście skoczek na C3 i mam zbudowane za darmo centrum poprzez ruch E4. Oczywiście czarne mogą próbować jakichś sztuczek typu C5, może E5 i coś w tym stylu, ale jak widać ciężko czasem taki ruch zagrać. Goniec na E3, tak żeby szybko złączyć hetmana z wieżą i trzymać punkt C5 w tym momencie. No i jeżeli przeciwnik tak się ustawia, to może świadczyć o tym, że będziemy mieli bardzo długo dobrą pozycję. No i teraz tak, jeżeli zagram tu skoczkiem, to on mi wleci tu, ale to nie będzie takie groźne, bo skoczek na G4 i tak będzie stał źle, więc wychodzę skoczkiem. Dlatego, że jak tu stanie, to ja mogę sobie nawet czy tu zagrać, przemyślę to oczywiście, albo też na F4, a potem i tak skoczka wypędzę poprzez ruch H3. Dobra, goniec E2, kulturalnie, roszada, roszada, wszyscy są zadowoleni, bardzo dobrze. Jest H6, no to pewnie myślisz, że zagram H3. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Myślę, że po prostu zastanawiam się nad C2 albo B3 hetmanem. Chodzi o to, żeby wstawić wieżę na D1. Tak chyba zrobię. Hetman C2. Hetman C2. My będziemy pilnować bardziej pionka A6. W ogóle nie kumam, czemu tak szybko gra w ten sposób gościu. Dobrze, zagramy A4. Nie pozwolimy mu zagrać ruchu B5. Będę chciał go tutaj stłamsić, ale moim kolejnym planem będzie wieża D1, ewentualnie, tak, teraz wieża D1. Będę grać po prostu na pozycję, w sensie on musi się gdzieś rozwiązywać, a ja będę wzmacniał to wszystko, czyli pozycyjnie. Nie interesują mnie na razie tego typu posunięcia. Dobra, jest taki ruch, więc goniec tutaj już nie ruszy. Zastanawiam się chyba nad H3, mimo wszystko, teraz mam na to czas. Bo skoczka ogranicza sobie w tym momencie wieża E8. Zobaczcie, on stoi w miejscu, więc to jest dobry sygnał do tego, że my też możemy stać w miejscu. Jeszcze w ogóle A5 jest chyba dobrym posunięciem, zatrzymuje dwa pionki, bo jak tak to bicie w przelocie, gramy A5. Tego ruchu nie przewidziałem, znaczy przewidziałem, tylko że widzę, że nie mogę tak zagrać, bo dostanę plombę, plombę i tutaj, ale są inne alternatywy, były na przykład E5. Okej, jest posunięcie C5 i teraz tak, tutaj, 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 może skoczka przestawię tędy, tu, ale on skoczek E5, może wtrącenie, jak skoczek pójdzie tu, to wybicie, wybicie i tu można trzaskąć, on będzie zizolowanym pionkiem, tak też zrobimy. E5, ścieśnimy go jeszcze tutaj troszeczkę. Poza tym, jeżeli on skoczkiem na przykład odejdzie na przykład na H7, co będzie możliwe, to skoczek E4. Chociaż teraz skoczek E4 i tak można chyba zagrać. Ale chwila, bo teraz trzeba się zastanowić, czy po prostu bicie nie jest dobre. Bicie, bicie. Aha. Bicie. I gdziekolwiek on nie odbije, to ja mam bicie tu. No to musi działać, no hello. Grajmy w proste szachy przecież. O czym tu rozmawiać? No i bicie. I wieża spełnia swoją dobrą rolę. A jak on zbije na przykład tego, to można się zastanowić nawet nad B4 i kompletnym paraliżem skrzydła hetmańskiego, ale też on może wyjść tu. Dobra, zbił. No i teraz, nie, no w sumie chyba trzeba wziąć pionka, bo pionek ten i tak się broni. On zbije tu, to będzie pionek więcej. Bierzemy. Jeżeli tu, to goniec zbija. No dobrze jest przecież. Pionek, czysty pionek więcej. To musi być wygrana pozycja. Tak, wygrana. Dobrze słyszymy, dlatego że to już jest kwestia techniki oczywiście, ale oceniam ją na wygraną. Wieża D2. Wieża D2. Tu się pilnuje. Chodzi o to, że B4 jak zagram, to tutaj będzie pilnowane i wieża będzie mogła zagrać tam. Dokładnie. No i B4 i wszystko się bardzo dobrze broni. Taki ruch to tu.
więc nie może. Można też tak spróbować i uderzać tutaj, zdwoić wieżę. Zobaczcie, gońce świetnie działają. A, na goniec F6, okej. No to i tak miałem zagrać w ten sposób. Taka, można powiedzieć, symetria, ale z pionkiem więcej, więc nie do końca to jest symetria. Cieszę się z tego, że jest pion więcej po prostu, ale to są... No właśnie, zobaczcie, w pewnym momencie przeciwnik, jak jest zduszony, to może doprowadzić do takiej sytuacji, że popełnia jakiś błąd, małą niedokładność, coś w tym rodzaju i to potem się fajnie wszystko trzyma. Zdobywamy coś, w tym wypadku pionka, to jest bardzo wiele. No i teraz co on może zrobić? Trzeba, znaczy co my możemy zrobić? My musimy próbować grać teraz bezpiecznie, spróbować wymienić jakąś figurę, na przykład gońca czarnopolowego, ale on może ruszyć tu. No dobra, pomyślmy, może tak w ogóle zagrać, tam jakieś opcje będą grozić, czemu nie w sumie, co on tutaj mi grozi, niczym nie grozi. Niech będzie goniec F4, ustawimy gońca troszeczkę aktywniej i fajnie sobie w tej diagonali celujemy, jeszcze goniec D6 grozi. Jak hetman pójdzie tu, to jest opcja tutaj, żeby wymienić. Im więcej wymian, tym lepiej, tutaj wymieniamy, po prostu. Jak jest okazja, to wymieniamy, a też pamiętać trzeba o kontrze ze strony przeciwnika jakiejkolwiek, znaczy w sensie na to trzeba uważać. No jest lufcik, więc król się zawsze chowa. Celujemy w bardzo niewygodne punkty przeciwnika i on w tym momencie będzie miał spory problem z jakąś organizacją, dobrą organizacją gry, swojej gry. Tak zakładam. No więc sam fakt, że on myśli, to znaczy brzmi to dziwnie, on myśli, ale że on się zastanawia, to dobrze dla nas. Teraz tak patrzę, że tu hetman może ruszyć. Hetman E4 celuje w pionka. Goniec bardzo dobrze odbiera pole B8, C7 do obrony punktu właśnie B7. Jak goniec, gdzie goniec może odejść? On też nie ma dobrych odejść, więc co tutaj ruszy? No może tam ruszyć, to wtedy zbijemy, wymienimy hetmany i to będzie też dla mnie korzyść. Jeszcze istnieją opcje typu goniec D6 teraz, tu będziemy celować, ale to się trzyma. Hetman D8, hetman F6. O właśnie. Nawet się nie zastanawiam, wymiana hetmanów jest tutaj bardzo korzystna. Okej. No i teraz muszę wieżą ruszyć. No dobra, muszę ruszyć wieżą. A nie, on zbił wieżę. Czekajcie, przecież ja mogę tam zagrać. No pewnie, że mogę tam zagrać. Jak ruszy tu, znaczy tu mam jeszcze z szachem, grozi taki ruch. Może w ogóle tak zagrać? Nie mogę tak zagrać. Ale bym podstawił, on by dał mi szacha i bym stracił wieżę. Okej, okay. Albo ruszam tu, bronię tego pionka, bo po szachu idę sobie królem. Albo olewam pionka F2 i gram na przykład wieża B8, on daje szacha. Ja tu, on zbija. Ja tu i ten pionek maszeruje. Czy są tu jakieś groźby? Szach, tu. No będzie mnie tutaj na pewno trochę męczył. Ale nie wygląda to źle. Z drugiej jednak strony może nie dawać mu opcji na kontrę, zagrać tu. I potem mu przyładować taki ruch, ale on przejdzie tu i tu. Dobra, jednak decyduje się na aktywną jakąś grę. Bierze B8. No szach oczywiście nastąpi, bo według mnie nie ma innego wyjścia. Nie widzę lepszych opcji dla niego. Okej. To jeszcze się można wpakować w pułapkę, jeżeli goniec, to jak zagrałbym to, to tutaj goniec G1 byłoby bardzo niebezpiecznie. No dobra, konsekwentnie trzeba grać, bijemy pionka. No gońce tu też dobrze pilnują, z tej strony, z tej strony, więc tu myślę, że król nie ma zagrożeń, nawet taki ruch nie działa, no G5 jeszcze, na G5 trzeba uważać, ale wtedy mam odejście też na D2, no okej, okay. Bo czasem jest potem szach na E4, potem szach na C3,
i król będzie miał problem, jak się bardziej odsłoni. Dobrze, no to jest kwestia oczywiście policzenia tylko i wyłącznie wariantu. Ten pionek też nie musi na siłę zasuwać bardzo szybko grunt, żeby tutaj króla ochronić w pewien sposób. I myślę, że to się uda. Tak, przepraszam, że bez kamerki, ale jestem na wyjeździe. I powiem szczerze, że bardzo dobrze mi z tym, jeśli chodzi o grę bez kamery na ten moment. No dobrze, ale to tylko odcinek, tam wiecie, nie będzie cały czas to tak trwało. No to teraz tak, bicie. On tu. Może tak zagrać, bo on chce siatkę matową mi założyć. Tu zagram. Tu zagram. Zaraz, nie czarnowierzą. Tutaj zagram, ok. Tu zagram, on może dać szacha, ja ucieknę. Zawsze mam jeszcze opcję bicia, ale bronię tu. Chodzi o to, że on co, może tak? Nie może, bo tutaj. No właśnie. Aha, obronił pionka, dobra. Może po prostu... Bo teraz tak, on nie ma jakiegoś dobrego szacha, więc jak zagrałbym na przykład tak, gonił tą wieżę, wieża G5. Zawsze mogę też tak zagrać, przecież ta wieża tu nigdzie mi nie wskakuje. Dobra, G4, żeby król miał więcej swobody i tyle. No dobra, taki ruch będzie groził. Zgoda, pełna zgoda, ale to... To jest to chyba ok, chyba mogę zasuwać pionkiem. Tutaj, no to tu. Okay. Zobaczcie, że gońce bardzo dobrze kontrolują tutaj te pola i ta wieża nie może mi jakoś specjalnie chyba zagrozić, a już musi się on martwić. Nawet jeszcze B5 może zagrać i tym pionkiem zasuwać. Jest na to mnóstwo czasu. O, taka wymiana, no jest możliwa. Teraz pytanie, czy od razu zbić? Myślę, że tak. Goniec tu. Tak, zbijemy. To będzie wszystko bezpieczne. Potem goniec E3. Tu jest opcja zbicia. Goniec E3. Król F3. Pionki na białych polach. Ok. No oczywiście wieża D3 może zagrać. Wtedy gram król F3. Żeby mieć taką opcję. Aha, tutaj, chwila. Aha, dobrze, mogę tak i tak. Tak, 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 tak. Nie no, tak to nie ma co aż ryzykować. Tu goniec mi krzywdy nie zrobi. Tak nie mogę. No dobra, gram tu kulturalnie, zbiję pionka. Wolno to będzie trwało, ale skutecznie. Tutaj grozi, ok, widzę, widzę. Aha, chwila. Tak, mogę. To będzie lepsze. To będzie lepsze, bo od razu jest atak na gońca. Sprytnie zagrał, trzeba przyznać. Dobra, bierzemy pionka. No, szach może nastąpić. No to wtedy tu może iść tam, ale to wszystko jest chyba wolne u niego. Żeby ten pionek się uruchomił. No zbyt wolne. Bo oczywiście po tym ruchu i tutaj goniec F4... To będę mógł mieć problem. Ale widzę, że on... Dobra, gramy. No pionek idzie do góry. Dlaczego by nie? Tu, tu. O, dobra. Podstawka. W przegranej pozycji mimo wszystko, więc... Okej. Okay. Mamy to, moi drodzy. Jest wygrana. Gramy czarnymi. E4. Zagrajmy C5, skoczek, niech będzie D6, goniec B5, ok, skoczek, niech zagra na D7, C4, takie ruchy też widywałem, proszę bardzo, A6, skoczek na F6, tutaj myślę, że G6, sobie przestawimy gońca w ten sposób. No taki ruch, jak gra goniec F4, to dlaczego mam nie zagrać E5 od razu? Wprawdzie ten skoczek nie stoi najlepiej, ale zawsze go mogę przerzucić. Jest roszada. W sumie dlaczego on ma sobie tutaj nie stać?
Coś takiego będę chciał zagrać i tu, więc go postraszę, bo jak odejdzie goniec, to od razu mam ruch B5. Jasne, on będzie chciał, no właśnie, co on będzie chciał? Tutaj będzie chciał zagrać. Muszę rozwiązać problem z tym skoczkiem. Tak nie mogę zagrać od razu. Chyba nie. Może w ogóle tak zagrać, jeżeli G4, tu. Wtedy tak pójdę, będę miał pionka miała silnego gońca. Zagram tak, bo jeżeli on na przykład pójdzie tutaj, to spoko. To można wymienić i też będzie dobrze to wyglądało. Tylko trzeba uważać oczywiście na pułapki, ale też nie muszę tego wymieniać oczywiście po goniec H6. Jasne, ja nie muszę tego wymieniać. Mogę tak zagrać. Chwila, Krzysztof. Może w ogóle tutaj teraz? Tak, oczywiście, że tutaj. O, super, na to liczyłem, więc wyszło na to samo, tylko z innej strony. No, oczywiście on zbije. Ja skoczkiem do centrum. Goniec czarnopolowy będzie potworem. Za cenę pionka bardzo chętnie. Tylko pytanie, czy to będzie taka spora rekompensata. Myślę, że tak. Hetman D2 chyba jest dobre u niego, dlatego że B5 nie mogę zagrać, bo potem nie ma szacha na A5. Ale tu się odsłoni. Dobra, goniec E6 zagrajmy sobie. Niech każda figura podziała. Nawet tak, tego ruchu się spodziewałem. Zobaczcie, on podstawił. Hetman H4. Taki ruch narzucający się, a prosta podstawka. No, no i tutaj już jest bardzo dobrze. Oczywiście chyba dobrym rozwiązaniem jest hetman F2, bo to zmusza właśnie do wymiany hetmanów. Pytanie, czy zbić tu, czy zbić tu, czy... Co będzie lepsze? W sumie wszystko jest dobre. No, zbijemy po ludzku. Zbijemy na F4. Pionek odzyskany z parą gońców. Czuję, że nawet po takim ruchu, no właśnie, będę musiał to wybić, ale będę grał na różnopolowe gońce. To będzie bardzo ciekawe. Skoczek tutaj jest dosyć silny. O, to już w ogóle pięknie. Trzy pionki na dwa pionki na skrzydle się zrobiły. Jest to na pewno miły widok. Goniec E5 będzie stał kapitalnie. Uderzamy w tego pionka. Za chwilę mam bardzo ładny ruch B5. No i gramy. Jak wybije, to w ogóle tragedia dla niego. Ok, no to co? Zbijam, zbijam i chyba wezmę kolejnego pionka. Tylko pytanie, czy to jest dobre. Znaczy, musi to być dobre. Nie no, muszę tak zrobić. Nie mam wyjścia. Muszę pionki zbierać. Pionka jednego zdobędę. Różnobarwne gońce. Tutaj mam zawsze odejście z szachem. Jedną wieżę chyba wymienię mimo wszystko. Może podciągnę pionka. Może zagram tak. O właśnie. Co on będzie chciał zrobić? Zagram tak. Grożę szachem i wzięciem pionka. Dobra. W sumie nie muszę dawać teraz szacha. Mogę zagrać po prostu gońcem na E5, nie wpuszczając wieży, a będę mógł zagrać tu. Ważna... okej. Okay. To w sumie dobry ruch z jego strony. Bo on wróci tutaj. No dobra, tak. On goniec C2, nie? To się zdziwiłem. Okej, to wieża B8. On teraz goniec C2 i ja wieża B2. Bo nie mogę tu wymienić tych wież. Jedną mogę, bo jeszcze jedną wieżą muszę podziałać, ale drugiej nie mogę wymienić, bo będzie wielka opcja remisowa. Tak zrobimy. Pytanie, czy... Dobra, idziemy F5. Żeby króla uruchomić. Dobra, on zagra tak. Ja zagram po prostu tu. Atakuje pionka. On... Okej. Ha, szach, to on tu. Poczekajcie, czy ja nie mam teraz... Muszę królem uciekać. Nie no, jaki remis? Żadnych remisów nie ma. F5 było złe, bo król nie, bo król właśnie, no właśnie. No właśnie. Tak zagram.
On tutaj musi, bo jeżeli zagra tak, to mam opcję taką i nie mam takiej opcji. Ale szacha muszę dać. Ha, zagram tu, potem tu i wezmę tego pionka. No przeróżno. O, to jeszcze lepiej. Nie jest lepiej. Tutaj to tutaj. Dobra, król do centrum. On tego pionka weźmie, ja będę go kontrolował. Tutaj muszę zagrać na aktywność. Teraz H7. H5 znaczy się. Dobra, na to liczyłem i teraz muszę jakoś mądrze gońcem pograć. Bo króla jakbym wstawił tutaj byłoby super, ale z drugiej strony może też go tutaj wstawić. Dużo jest dobrych opcji, poczekajcie. Goniec C3, wtedy nie ma takiego posunięcia. Ale on będzie mi tego pionka atakował. Goniec stoi bardzo dobrze. Teraz tak. Jak zagram tu, on tu, ja tak, będę miał opcję taką. On pionkiem będzie zasuwać, będę miał opcję taką. Dobra. Może ruch najpierw H4, przytrzymam te pionki. Okej, teraz pytanie, czy tu on oleje tego pionka, pójdzie tu, szach. On gdzieś tam zdąży tego pionka zatrzymać. Spróbujemy. Inną koncepcję gry teraz będę miał. Król zawsze pójdzie tędy. On liczy na pewno A6 tutaj. Dobra, to wiem. I teraz tak. Chodzi o to, że goniec nie broni C4. Pionka C4 wezmę. Będę miał też wolniaka, a tego też zatrzymam. Tu. 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 Dobra, zdążę. Nie zdążę. A, zdążyłem. Nie zdążyłem, źle zagrałem. Właśnie. Bo wiecie, co on mógł zrobić? Mógł zagrać tak, ja bym zbił, on tu, ja tu, on szach, ja tu i bym miał jakoś mniej. Ale wprawdzie nie przegrałbym tego. Teraz tak. On za szybko zagrał. Okej, okay. I muszę uciekać królem, żeby nie było szacha. Dobra. Tutaj muszę trzymać pionkę. No to teraz plan jest prosty. Tutaj, tutaj i zbić tego. Albo najpierw tak zagrać nawet. C4. Ach, można było się jeszcze walnąć. Wow. To jest dobre bicie. Jak zbije królem, jak zbije pionkiem, to on ma szacha po prostu, ale to wymyślił dobrze. Nie widziałem tego, powiem szczerze. No dobrze, teraz tak. Muszę tak zagrać. Muszę tak zagrać tego pionka kosić. On może tu. Ja wezmę tego. Przynajmniej tego wezmę. I też jeszcze moja nadzieja jest w tym pionku. Dobrze, że jest pionek H4, który zatrzymuje. Tak, on dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Obiorę tego. Na szczęście mogę wziąć tego pionka. On teraz ucieknie gońcem i ja będę musiał szukać jakiejś aktywności. Więc zagramy królem. Zaraz spędzę tego króla do ostatniej linii. Tym pionkiem będę zasuwał. Ależ się porobiła ciekawa końcówka. No jednego szacha na pewno mogę dać. A, przecież mam świetny ruch goniec C5 teraz. Jak on zbije, ja zbiję. Zawsze mam obronę wieżą. Dobra. Goniec C5. To się dobrze trzyma teraz. To musi być wygrana pozycja. Te końcówki z różnopolakami to są naprawdę czasami fascynujące. Mogę wziąć tego pionka nawet. I chyba nie zawaham się tego użyć. Bo dlaczego by nie? Król, idę po tego. Ciekawie się porobiło.
Okej, okay, no i chyba C3, po prostu pionka dopinam do góry. Jakiś szach może nastąpić. Oczywiście mogłem wziąć tego, ale to chyba nie ma co się śpieszyć. Pionek ten jest groźniejszy. Jak nastąpi szach? Nie nastąpił szach. Tu? Nie. Tu? Chyba tu. Chyba tu, bo grozi ruch C2. Teraz, a nie, nie mogę tego wziąć. Tu? O kurczę, muszę wrócić. Dobra, wracam. A tu? Co to za końcówka? No właśnie, co to jest za końcówka, się teraz pytam. Czy ja tu wpadłem w jakieś takie małe tarapaty remisowe? Tutaj, tutaj. Tutaj, on mi bije, ja tu, on tutaj bije i on podchodzi. Ale nie, wie, że wtedy zbije. Chwila, bo jak zagram tu, on tu, jak zbije, on zbije. Tu. Myślę nad król D3, on zbije, ja tu. Jeżeli on szach, to ja tak. Jak bicie, to bicie. Pionek dochodzi. A jak on da szacha, żeby tam coś złapać, to bije, ale on wtedy. Chwila. Tu. Atakuje wieżę. Wieża nie jest w stanie zatrzymać pionka. Dobra. Tak. Chyba ten ruch wygrywa. Pogoniec F3. No to już konkret, no bo jak on goniec F3, ja nie mogę zbić wieży, bo on mi zbije, chyba remis jest. A może i też nie jest to remis, bo ten goniec jest krótki, tu pójdę, tu. Nie, no ale będzie remis, bo mi obroni pionki. No na pewno liczy to, więc tak, tu. No już to policzyłem, więc nie mogę dwa razy liczyć. No dobra, tutaj. Tu, ale to była końcówka. Tak. No tak, no. No tak, wygrywam. Trzeba sobie zaufać. Albo czegoś nie dostrzegam, ale chyba wygrywam. Król D3. Ajajaj, Krzysztof. Czy ty zagrałeś dobrą końcówkę teraz? Taki piękny ruch znalazłeś. Ale to takie znalezienie na wymuszeniu, no. Szukasz ostatnich opcji jednak. Bicie. Szach. To tu. Tu. I atakuje zawsze wieżę. No dobra. Ta wieża nie zdąży tędy pójść, nie zdąży tamtędy pójść, bo król blokuje. Tu nie ma opcji. No dobra. Wygrana. Zawsze jest ta niepewność do ostatniego ruchu, ale chyba jest ok. Ja cię. Powiem wam, jestem zdumny z tego zagrania. Szybciutko idę C2. Jeszcze jednej opcji nie przewidziałem. Szacha. Ale to chyba nie działa i tak, bo gram sobie tu. Dokładnie. Wszystkich możliwości nie przejrzałem jednak, wszystkich szachów, ale w tym momencie to działa. W tym momencie to działa. O rety. Taktyczne oddanie wieży. Najtrudniejsze w szachach jest wygrywanie pozycji wygranych. Paradoksalnie to troszkę brzmi, ale no taka jest prawda. Kto z nas nie miał takich sytuacji, że wygrana już było ok, już praktycznie, a to nie chodzi nawet o jakieś super podstawienie, że nie wygraliśmy wtedy partii, tylko o takie coś, że a przeciwnik coś tam się wywinął, jakiś zrobił unik, coś tam się dzieje i wtedy jest taki żal mały, nie? Że nie docisnęliśmy. No ale tutaj się zgadza wszystko.
Całe szczęście, że się zgadza. No dobra, przeciwnik myśli, ale na myślenie tutaj już jest za późno. Szach nastąpił. Król E4. No i tutaj się dobrze broni. Wszystko. Pata również nie widzę. Aha, jeszcze taka możliwość, że tutaj. Ale to bez znaczenia, to bije. Pionek dochodzi. Okej, okay, mamy to. Mamy to, moi drodzy. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzy poważne błędy, ale się działo. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Cześć.